Witam uczniów na lekcji techniki w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolanowie. Na dzisiejszej lekcji wyjaśnię Wam, czym jest rysunek techniczny i rzutowanie prostokątne. Posłuchajcie uważnie. Rysunek techniczny to sposób graficznego przedstawiania obiektów, często używany w dziedzinie inżynierii, architektury i projektowania. Rzutowanie prostokątne, znane również jako rzut prostokątny, to jedna z podstawowych technik stosowanych w rysunku technicznym. Polega ona na przedstawianiu obiektu za pomocą jego rzutów na płaszczyźnie, zwykle przy użyciu linii prostopadłych i równoległych. Rzutowanie prostokątne opiera się na założeniu, że obiekt jest projekcją na jedną lub więcej płaszczyzn rzutowych, które są prostopadłe do siebie. Najczęściej stosuje się dwa rzuty: rzut rzędowy, rzut prostokątny oraz rzut boczny, rzut równoległy. Rzut rzędowy przedstawia obiekt widziany z przodu lub z tyłu, natomiast rzut boczny pokazuje go widzianego z boku. Rzuty te są zazwyczaj przedstawiane na odpowiednio oznaczonych płaszczyznach, na przykład na płaszczyźnie poziomej, rzut rzędowy i pionowej, rzut boczny. Dzięki temu można uzyskać pełny i precyzyjny obraz trójwymiarowego obiektu na płaskiej powierzchni rysunku. Rzutowanie prostokątne jest fundamentalną umiejętnością w rysunku technicznym, ponieważ umożliwia inżynierom, architektom i projektantom dokładne przedstawienie projektów i konstrukcji, co ułatwia ich interpretację i wykonanie. Mam nadzieję, że zrozumieliście i będziecie wykonywać świetne rysunki techniczne. Dziękuję za uwagę. Pozdrawia Was nauczyciel techniki, Konrad Gałka.